Siemanko, z tej strony Jojo i mam dla was dzisiaj wyniki konkursu. Konkurs zaczął się 6 grudnia i dzisiaj jest jego koniec w Wigilię. Był to konkurs w sumie bez większej okazji, nie miałem żadnej progu wyświetleń, progu widzów czy coś. W czasie konkursu mi skoczyło 3000 widzów, 1000 lajków na Facebooku, ale głównie chodziło mi o to, żeby konkurs był wtedy, kiedy są prezenty, czyli Mikołaj, no i dzisiaj Wigilia. I co wam mogę powiedzieć? Zaczniemy może od samego początku. Co do intra, intro już widzieliście przed filmem, bo na pewno je wstawiłem. Intro takie samo, tylko że z dwoma różnymi napisami. Zrobili mi Tomek Sitarz i Michał Nycz. I tą dwójkę nagrodzę. Nagrodzę ich kostkami YJ Chilong. Jedną dokupiłem specjalnie, żeby móc wysłać dwie. I przez to do filmików, które musieliście znaleźć, tam gdzie musieliście znaleźć filmik i napisać komentarz, tam właśnie przeskoczy albo kostka Wittu, albo 4x4. Zależy co twórca outra wybierze. I teraz co wam mogę powiedzieć? Co do outra, nie będzie go w tym filmie, bo do outra muszę jeszcze dograć dźwięk, jeszcze takie ostatnie wizualne zmiany, ale takie outro dla mnie zrobił Bartosz Kuźma. Bardzo mu gratuluję, on najbardziej trafił w to, co chciałem osiągnąć, co o czym mówiłem wtedy i najbardziej mi się spodobało. Dalej, po kolei mamy fan art. Fan art zrobił dla mnie Karol Zamora. Jest to według mnie najładniejsza z prac. Dużo prac było niestety robionych na odwersie. Część była dość dużo brane z internetu. Praktycznie nie było inwencji twórczej w nich. Inwencji własnej, o. A ta praca mi się spodobała. Jest ręcznie rysowana. Karol wysłał mi zdjęcie. Obiecał też, że w jakiś sposób dostarczy mi tą pracę, albo wyślę, albo może osobiście kiedyś na zawodach czy coś. Karol obiecał, że mi ją dostarczy w jakiś sposób. Bardzo się cieszę z tego powodu. No i gratuluję Karolu. Dalej mamy miniaturki na YouTube i tutaj z miniaturek jedne mi się strasznie spodobały, dużo było robionych w Paincie, takich no, tak jak mówię, na odwal się, a tu są miniaturki, które zrobił też Michał Nycz, czyli ten, który zrobił też intro. Miniaturki, o Jezu, co to wyskakuje. Miniaturki są świetne, bardzo mi się podobają, duży napis, który jest łatwy do odczytania, jest moja nazwa, mój nick, nazwa kanału. No i miejsce, żeby ewentualnie wstawić zdjęcie kostki. Tu mamy wersję recenzja, unboxing, poradnik i jeszcze poprosiłem Michała, dorobił mi wersję informacyjnie, ponieważ chcę czasem wrzucać takie filmiki, które na pewno będą się przydawały. To Michałowi gratuluję, to już dwie nagrody dla niego. No i co, teraz przechodzimy do części YouTube'owej, czyli najpierw YouTube, część YouTube'owa, w której trzeba było znaleźć filmik. Filmik był, już wam pokazuję. Chodziło o filmik Polish Nationals. Chodziło o filmik Polish Nationals, który pojawiała się adnotacja dokładnie w 28 albo 7 sekundzie. Proszę bardzo, to była adnotacja. Przechodzimy w ten sposób do filmiku zatytułowanego Gratulacje. Dużo osób znalazło ten filmik. Ja nie chciałem, żeby to było jakieś trudne, dlatego było w ostatnich 30 filmach, w pierwszych 30 sekundach. Ja chciałem, żeby ten konkurs był przyjemnością, a nie czymś, że musicie spędzić na przykład 2 godziny szukając, gdzie ja mogłem umieścić tą cholerną adnotację. No i teraz tak, tu mam to gdzieś. O, YouTube 1. To jest to. I teraz zrobimy tak, jak to ja zawsze robiłem w moim systemie, czyli skorzystam ze strony random.org. Najpierw wybierzemy sobie numer strony, czyli od 1 do 26. Random.org 1 do 26 generujemy 18, czyli ktoś ze strony 18. Grono zwycięzców nam się zacieśnia. Ten gdzieś pod koniec. Niech no tylko mi przeskoczy 24, 3, 2, 1, 19 i 18. Nie, to jest 19 strona, czyli tu mamy 18. Tak, tu jest 18 strona. I ile mamy osób? Mamy 1, 2, 3, 4. Załapały się 4 osoby, czyli robimy sobie cyk od 1 do 4 i uwaga, numerek 4, czyli w tym konkursie wygrywa użytkownik YouTube o nazwie Spisiu7, zapiszę to sobie. Ja odezwę się do tych wszystkich osób, najlepiej niech napiszą do mnie przez YouTube'a, tudzież na maila konkursowego. Zależy
czego dotyczyła dana rzecz. Następna konkurencja to był fanpage magicznej kostki. Tutaj pojawiło się dzisiaj pytanie. Niech no ja to sobie otworzę. Magiczna mamy tutaj. Tu no, pojawiło się u magicznej pytanie dotyczyło ile odbyło się oficjalnych zawodów w Polsce. Prawidłowa odpowiedź to 63. Mamy 12 stron z odpowiedziami, więc losujemy od 1 do 12, wynik 7. Czyli gdzieś na 7 stronie znajdziemy zwycięzcę. To jest pod koniec. Tutaj niektóre niestety tak się załapały, bo ludzie pisali z nazwami. Tu jest 7 strona. Tutaj już widzę, że trzeba usunąć Sebastiana Jabłońskiego, ponieważ raz za dużo odpowiedział. Zawody nieoficjalne nas nie obchodzą, ale odpowiedź jest dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. Adam Guzik odpowiedział źle, więc zrobimy tak. 13 osobą jest Filip Pawłowski. Załapał się. Teraz od 1 do 13 wygenerujemy coś. 7 już było. Jeszcze raz zrobię, żeby nie było. O, 9. Bo coś się zepsuło. 9, czyli liczymy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kostkę Aurorę, Szengszu Aurorę wygrywa Dawid Karczyński. Bardzo gratuluję, Dawidzie. Udało ci się. Drogą losowania to ty wygrywasz kostkę Szengszu Aurora. Jedziemy dalej. 7 to był komentarz do filmu na YouTubie. I komentarz, w komentarzu chodziło o filmik informacyjnie, czyli ostatni film. Tu na końcu mówiłem, o co chodzi. Dużo osób napisało komentarz, cieszę się, że jednak oglądacie te filmy do końca, jestem z tego naprawdę zadowolony. I tutaj mamy, w tym miejscu, mamy 51 stron aż, tutaj już jest naprawdę dużo tego. Więc jedziemy od 1 do 51, generujemy druga strona, początek zaraz. Druga strona jest tutaj. I teraz jedziemy, ile osób się załapało? Raz, dwa, trzy. Znowu 4 osoby się załapały. Od 1 do 4 generujemy 1. Czyli wygrywa Emil Bugała. Gratuluję, Emilu. Do ciebie trafi kostka YJ Sulong. Emil Bugała. Dobra, do ciebie trafia kostka YJ Sulong. I teraz jedziemy z konkursami na fanpage'u. Były 3 konkursy na fanpage'u, z czego 3 był na fanpage'u mojej drużyny harcerskiej. Była mała zmiana. Napisałem o tym na moim fanpage'u, więc mam nadzieję, że do wszystkich trafiło. Jeśli nie, trudno. Konkurs odbył się dzisiaj do 15, był czas na tym fanpage'u. Tu mamy fanpage pierwszy, czyli zatęcie do wygrania kostka 2x2. Było to pytanie, ilu mamy delegatów w Polsce. 12 stron, znowu się pojawia ta liczba. 12, generujemy sobie liczbę. Pierwsza już była. Trzecia strona, dobrze. Na trzeciej stronie znajdziemy zwycięzcę. Jest trzecia strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Mamy 10 osób. Generujemy i 7. Osobą numer 7 jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, dobrze policzyłem? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7. Adrian Piotrkowski wygrywa. Adrianie, wygrywasz kostkę 2x2 od Szengszu. Bardzo ci gratuluję. Piotrkowski, musiałem sobie zapisać. Do osób na Facebooku się lepiej, żeby się odezwały przez Facebooka oczywiście. No i jedziemy dalej. Drugie pytanie było o to, jaki Polak jako pierwszy wziął udział na oficjalnych zawodach. Tu już mamy odpowiedź. Piotr Serbeński tutaj pytał mnie, Karol, o to. Chodzi o to, że na przykład na blogu Jessiki i Jessiki Friedrich i na filmach z Worców jest zapisane, że Piotr miał na nazwisko Serbeński, według WCA jest Sebeński, dlatego to mogło niektórych zmylić. Nagrywa się. To mogło niektórych zmylić. Ale oczywiście odpowiedź Serbeński również uznaje. I teraz tak, 10 stron mamy. Jest 10, generujemy 8 strona, więc pod koniec to jest ta strona.
Nie, to jest dziewiąta, to jest ósma. Ale usunę sobie, zrobimy tak, cyk. Usunę to. Teraz mamy 9 stron, więc przepraszam, jeszcze raz wylosujemy. Mamy stron 9. Trzecia strona jednak. Nie zauważyłem, że tam tak się zamieszało. Trzecia strona, raz, dwa, trzy. Jest trzecia? Jest trzecia strona. Ile tu mamy osób? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście osób. Mamy 12 osób. Zobaczymy, komu uda się tym razem. Jedenastka. Jedenastą osobą jest Mateusz Krzemień. Mateuszu, gratuluję ci. Ty wygrywasz kostkę Shengshu Linglong, czyli jest to ta mała Shengshu, 46 mm. Kostka naprawdę fajna. Mateusz Krzemień. I zostało nam ostatnie losowanie właśnie z tego fanpage'a mojej drużyny. Mamy tutaj 5 stron, tutaj mniej osób się załapało. Najwidoczniej nie śledzili tego, co piszę. O, nie 12, piątka. Losujemy. Pierwsza strona. Zaraz zobaczymy, co to będzie. Mamy pierwszą stronę, ok. To jest pierwsza strona. Zaraz się okaże, komu się uda. Aha, ile mamy osób? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć osób się załapało na pierwszą stronę. Dziewięć osób. I będzie to osoba z numerem 8. Kto jest ósmy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ósmą osobą jest Tomek Bogdanik. Tomku, ja ci bardzo gratuluję. Wygrywasz kostkę Shengshu Wind. Jest to taki poprzednia wersja Aurory. Kostka jest niemniej bardzo fajna. I co? Konkurs uważam za zakończony. Dziękuję za wszystkie prace, za zaangażowanie wasze. Tak jak mówiłem, stuknęło mi te 3000 widzów, 1000 lajków na fanpage'u. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję. Gratuluję oczywiście zwycięzcom i na sam koniec, jako że mamy Wigilię, chciałbym życzyć wam wesołych, spokojnych świąt. Myślę, że jak ten filmik się pojawił, to już jesteście po kolacji wigilijnej, a jeśli jeszcze nie, to życzę wam fajnych prezentów pod choinką, wymarzonych kostek i nie tylko, żebyście ogólnie całe święta spędzili w ciepłej, rodzinnej atmosferze. Nie wiem, czego wam jeszcze mogę życzyć. Życzę wam, żeby się spełniło to, o czym marzycie i czego tylko chcecie. I to by było na dzisiaj wszystko. Jeszcze na sam koniec mam dla was takie krótkie życzenia od Mateusza Cichorackiego. Więc do zobaczenia. Cześć. Dzień dobry, z tej strony Mateusz Cichoracki. Pozdrawiam Dżodża, który właśnie mnie nagrywa. Cóż wam mogę powiedzieć, wesołych świąt, kurwole. I to wszystko, co mam wam do